Wczoraj wieczorem odbył się najważniejszy event w sezonie 8. O 21:35 do zakładki z trybami trafił tryb Powrót do gry. Był on na tamten czas jedynym dostępnym trybem, który miał na celu zebrać wszystkich graczy w jednym miejscu, a mianowicie przy skarbcu na środku zalewu zdobyczy. Po wejściu do trybu kilka chwil przed zakończeniem odliczania bronie graczy zostały odłożone. Po oczekiwaniu w trybie kilka chwil przed zakończeniem odliczania bronie graczy zostały odłożone. Dodatkowo wszystkie struktury na terenie skarbca zostały oczyszczone, aby mieć jak najlepszy i bezpieczny widok na wielkie otwarcie skarbca. Zobaczcie sami. Po otwarciu się tego tajemniczego włazu, zostaliśmy wszyscy wrzuceni do środka innego wymiaru. W brzmieniu starej muzyki z lobby oraz retro dźwięków pod ogromną kopułą rozpoczęło się głosowanie. Z ziemi wyłoniło się 6 bloków, w których to w stanie hibernacji przebywały Tommy Gun, Odbijacz, Tech, Burzolot, Infinity Blade oraz Przysysak. My gracze musieliśmy wybrać jeden z 6 przedmiotów, który chcemy, aby wrócił do gry. Głosowanie wygrał ten przedmiot, którego kryształ został zniszczony jako pierwszy. I tak, prawie wszyscy w naszym lobby rzucili się na Tommy Gunna. Tommy Gun został następnie dosłownie uwolniony z powrotem do gry. Po tym evencie zostaliśmy wysoko wyrzuceni, aby mieć dobry widok na następne ogromne wydarzenie. Wulkan wpadł w swój szał zniszczenia i w blasku krwawego księżyca po kolei uszkodził 3 miejsca. Najpierw oberwała sklepowa Sadyba. Następnie dostało się trochę Górze Lodowej. A na koniec zrównane z ziemią zostały wykrzywione wieże. Jedyny budynek, który dalej tam stoi cały, to ten należący do firmy ubezpieczeniowej. Ich to dopiero czeka dużo roboty. Sklepowa czy sklepowa SDB jest cała zniszczona i niestety dobrze prosperujące biznesy pana Burgerka i pana Pomidorka to teraz tylko historia. Na polu walki oprócz zniszczeń zawitała jeszcze jedna rzecz. Jednym piskliwym głosem został wybrany Tommy Gun. Jest on teraz dostępny we wszystkich trybach i jest tak samo za dobry jak kiedyś. Co przykre, to wiele osób nie mogło zobaczyć tego eventu w grze. Nie dlatego, że nie mogli grać, ale dlatego, że event w ogóle im się nie odpalił w grze. Mimo tego, że byli na czas w grze. W ramach rekompensaty każdy, kto kupił tę oto lotnię, otrzyma pełny zlot fałdolców za nią. A ci, co jej nie kupili, już wkrótce dostaną ją za darmo. Poza tym to każdemu na liście powtórek powinna pojawić się powtórka właśnie z tym eventem, aby każdy mógł sobie go zobaczyć w grze. I to był w sumie cały wczorajszy event w skrócie. Dajcie znać, co o nim uważacie. Ja już dziękuję za oglądanie, to był Ernest, cześć!